Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie być może kontrowersyjnie, a być może uświadamiająco. Zobaczymy, w co nam się to przerodzi. Azalisz, jestem po przeczytaniu całej trylogii Glisza ponownie, po raz trzeci. I robiłam to nie bez powodu, ponieważ chciałam zwrócić uwagę na pewien wątek, pewien element i go dokładnie rozpisać i przeanalizować, i właśnie po to dzisiaj tutaj jestem. A mianowicie, dlaczego ludzie tak nienawidzą Aliny i Mala, a kochają Darklinga? I dlaczego powinno być odwrotnie? I dlaczego te zachowania Aliny i Mala, które wszyscy, w tym ja, podczas pierwszej lektury braliśmy za głupie i niezrozumiałe, tak naprawdę są bardzo dobrze przemyślane, bo stanowiły nam pewne sygnały, które nam Bardugo od pierwszych stron zostawiała. I Bardugo, Didi, cwana bestio. Cień i Kość jest oceniany dość słabo, ale wydaje mi się, że to głównie dlatego, że to był debiut, to raz, ale dwa, że ten tom można w pełni zrozumieć dopiero po zakończeniu całej trylogii. A wiem, że nie każdy do tego momentu dotrwa. Niektórzy porzucają tę trylogię na rzecz czytania szóstki Wron, tym samym sobie spoilerując pewne rzeczy. Tu bardziej mówimy o Griszy niż o Wrona, więc... Dlatego ja chcę dzisiaj powiedzieć trochę o interpretacji, o tym, co można wyciągnąć z tych trzech tomów i o tym, jak Bardugo, mając w głowie już zakończenie całej serii, tworzyła na to podbudowę już od pierwszych rozdziałów pierwszego tomu, tylko byśmy jeszcze wtedy o tym nie wiedzieli. Dlatego będą spoilery do całej trylogii Grisha. Jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, a macie zamiar to zrobić i nie chcecie spoilerów, to wyłączcie ten film w tym momencie, ponieważ moim głównym punktem do interpretacji, zapalnikiem, będzie pewne wydarzenie, które wydarza się na koniec trzeciego tomu. Więc za chwilę zdradzę taki jeden z największych plot twistów całej tej serii, więc jeżeli chcecie to uniknąć, tego uniknąć, to pa. Ale właśnie na nim będzie opierała się cała nasza dzisiejsza rozmowa. I uwaga, ujawnienie wielkiego plot twistu za 3, 2, 1... Mal jest wzmacniaczem. Gdy się o tym dowiedziałam, przeczytałam całą serię ponownie, żeby sprawdzić, czy faktycznie gdzieś już były na to sygnały, czy nagle Bardugo sobie w trakcie pisania trzeciego tomu stwierdziła, że hej, będzie fajnie, ale to się w ogóle nie klei z przeszłością. I faktycznie nam Bardugo od pierwszych stron, od pierwszych rozdziałów nam te sygnały dawała. Tylko tak jak mówię, my wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy. My uważaliśmy, że to, co się dzieje i to, co nas irytuje, to jest A. Niewyjaśnione zachowanie poszczególnych postaci, źle napisanych, ich głupi charakter, i głupie decyzje. B. Niezwykłe zbiegi okoliczności. I pod wpływem tych poszczególnych wydarzeń stworzyliśmy sobie w głowie obraz tych postaci. Taki dość negatywny obraz. No i taki nam w zasadzie został do końca lektury. I teraz z punktu widzenia Bardugo odwrócenie go, czyli pokazanie nam, że hej, oni wcale nie są tacy głupi, tylko ja chciałam coś zrobić, jest dość ryzykowne, bo tak jak mówiłam, nie każdy trylogię skończy, ale też nawet jeżeli ją skończy, to nie każdy stwierdzi, a to o to chodziło. To dlatego on 58 rozdziałów temu zrobił coś takiego i powiedział coś... Gpiaje. Większość odbiorców po prostu stwierdziła, nie lubię Mala, nie lubię Aliny, już. Coś ty wymyśliła za głupi plot twist, po co to? Ale to, co się okazało w tym trzecim tomie, wcale nie jest takie głupie i wcale nie jest od czapy. To nie jest to, że te postacie są głupie, nimi po prostu kierowało przeznaczenie. Jak w Wiedźminie. Przypomnijmy, w trzecim tomie Ruina i Rewolta, czy też... Zniszczenie i odnowa? Mal okazał się być wzmacniaczem, amplifikatorem, a te z jednej strony są przyciągane do Aliny, to znaczy mają jakąś taką niezrozumiałą potrzebę bycia przy niej, przy przyzywaczce słońca, bycia jej częścią, a z drugiej strony sama Alina potrzebuje ich coraz więcej, żeby wytwarzać tę moc i gdy dziewczyna już raz tę siłę poczuje, no to chce jej coraz więcej i więcej. Jedno drugiego potrzebuje, powiedziałabym nawet, że gdzieś poza ich wzajemną świadomością, co będzie istotne w dalszych rozważaniach. Pojawia nam się tutaj takie jakby magnetyczne przyciąganie, wiecie, jak Potter i reszta jego zgrai, kiedy szukali tych horokruksów i te horokruksy jakoś tak wpływały na ich działanie, na ich zachowanie. Grisha bierze wzmacniacz w posiadanie, lecz także wzmacniacz bierze w posiadanie Griszę. Gdy to nastanie, innego być nie może. Podobne wzywa podobne, rodzi się więź. Więc w zasadzie to jest to naszą dzisiejszą hipotezą, że relacje i emocje, które są między Aliną a Malem i też Darklingiem, nie są lub nie mogą być stuprocentowo prawdziwe. Z żadnej ze stron. Różnego rodzaju emocje, czy też taka zwyczajna chęć przebywania przy tej drugiej osobie, nie musi wiązać się z przyjaźnią czy z zauroczeniem, a tylko z magią, z tym magnetycznym przyciąganiem. Przykłady. Sam początek. Mój pierwszy znacznik, strona 16. Na pytanie, jakie są te dzieci, dostajemy odpowiedź: niesforni, przekorni, o wiele za bardzo do siebie przywiązani.
Już wtedy dostaliśmy pierwszy sygnał tego, do czego Bardugo dojdzie w zakończeniu. Już wtedy zaczęła to budować i świadczących o tym cytatów mam znacznie więcej przez wszystkie trzy tomy. Przypomnijmy sobie na przykład moment, gdy po raz pierwszy ujawniają się moce Aliny. Kiedy się to dzieje? Kiedy życie Mala jest zagrożone, kiedy ona klęczy nad jego poranionym czy też wręcz umierającym ciałem, gdy go dotyka i ma kontakt fizyczny z wyzwalaczem. W dodatku, tak jak mówiłam, prawie umierającym, a jak wiemy, Grisza, która zabiła amplifikator, dostaje jego siłę, więc tutaj prawdopodobnie ten stan Mala mógł jeszcze bardziej wpłynąć na ten przepływ. I ta więź mogła się tutaj po prostu jeszcze bardziej nasilić. Także głównie, czy podczas czytania, czy podczas oglądania, polecam przyglądać się momentom, w których nawiązuje się kontakt fizyczny między Malem i Aliną, bo tam zawsze coś się dzieje. W ogóle serial też nam już od początku daje sygnały, na przykład rozmowa jeszcze tam w tym, na tym ich osiedlu, chciałam powiedzieć. Kiedy Mal mówi, że zawsze znajdzie Alinę. On zawsze ją znajdzie, bo po prostu przyciąganie magnetyczne, magiczne. Potem oczywiście pojawiają się niezwykle irytujące nas zachowania. Czyli Alina, która ciągle przeżywa, gdzie jest Mal, o Boże, co mu się stało? Oczywiście może to być zwyczajna opiekuńczość i troska, empatia, a może po prostu to ta zwyczajna chęć posiadania go blisko, bo dziewczyna przy nim czuje się silniejsza, czuje tę jakąś nieświadomą wewnętrzną moc, o której jeszcze nie wie. Czymkolwiek było to, co płonęło między nami, było to równie jasne i nieodparte. Jak tylko nasze usta się zetknęły, wiedziałam z czystą, przeszywającą pewnością, że czekałabym na niego całą wieczność. Może to być skrytym opisem romansu? Może. Ale może być też to niezrozumiałą potrzebą przebywania w swoim towarzystwie i siłą, która wpłynie z tego kontaktu fizycznego, bo to jest kuwa wzmacniacz. I teraz, wiele osób uważa, że zarówno Mal, jak i Alina są niezwykle irytującymi postaciami, które podejmują irracjonalne decyzje. Można to tak interpretować. Można myśleć, że są źle wykreowanymi bohaterami, można myśleć, że Bardugo celowo wykreowała, stworzyła postacie takie irytujące nas, bo tacy ludzie też w życiu się zdarzają. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że faktycznie występuje między nimi to magnetyczne przyciąganie, to okazuje się, że tych wiele z ich decyzji faktycznie było głupich, ale dlatego, że zmuszała ich do tego ta nieświadoma, dziwna moc, o której w tym momencie jeszcze bohaterowie nie wiedzą i o której czytelnik również nie wie, dlatego czytelnik jest zirytowany ich decyzjami. Coś ich do tego zmusza. Przeznaczenie. A tak jak mówiłam, jeżeli już sobie wyrobimy opinię o tych postaciach, no to ciężko jest nagle ich nas polubić i zrozumieć, że ach, to wybacz Alina, wybacz Mal, to nie była wasza wina. Sorry, że tak na was psioczyłam. Kiedy nie lubiliśmy ich w pierwszym tomie, to już do końca ich po prostu nie lubimy i nie godzimy się z myślą, że Mal i Alina mieliby być sobie przeznaczeni, chyba że są na tyle głupi oboje, że są sobie przeznaczeni, jakby pasują do siebie. Ale wiecie, że mają dostać happy end, że tak naprawdę wszystko było pięknie i niezależnie od nich i w ogóle. Że po prostu ich błędy wynikały i prowadziły do tego, jak to ma się skończyć. Do tego finału, w którym dostaniemy wyjaśnienie tych głupot. Jeżeli natomiast kogoś irytowało zachowanie Darklinga, lub też właśnie kochał zachowanie Darklinga, to jedno stwierdzenie: syndrom sztokholmski. Koleś uratował Alinie życie podczas ataku tam na wóz, więc zaczęła go gdzieś tam podświadomie darzyć sympatią. Nie wspominając o tym, że on był dla niej po prostu miły na początku. Myślałam o tym, co Darkling powiedział tej nocy pod połamanymi krokwiami stodoły. Ty jesteś moim pierwszym promykiem nadziei od bardzo długiego czasu. Wierzył, że jestem przyzywaczką słońca, wierzył, że pomogę mu zniszczyć fałdę, a jeśli mi się to uda, żaden żołnierz, kupiec ani tropiciel nigdy więcej nie będzie musiał przeprawiać się przez niemorze. Więc Alina mogła wreszcie poczuć się zwyczajnie doceniona, potrzebna, że może zrobić coś dobrego, że nie jest tylko obojętną wszystkim sierotą. Myślała, że Darkling jest po prostu miły, to raz, no ale dwa, Darkling też jest wzmacniaczem. Więc tutaj to przyciąganie występuje również między nimi. I to trzeba mieć cały czas z tyłu głowy, kiedy w trakcie lektury mamy taką myśl, ej laska, jak ty jesteś głupia, że ci się podoba 300-letni morderca. Jakby wiecie, hormony, a dokładnie ta właśnie moc amplifikatora. Wiecie, jej wewnętrzna przyzywaczka słońca ma ewidentnie gdzieś różnicę wieku i wyznawane wartości. Darkling schwycił cugle jedną ręką i zdjął jedną z rękawiczek. Zesztywniałam, kiedy poczułam, jak wsuwa gołą dłoń pod moje włosy i kładzie mi ją na karku. Zaskoczenie ustąpiło miejsca spokojowi, kiedy ogarnęło mnie to samo, co wcześniej, wrażenie mocy i pewności.
wystarczył dotyk, by biedna i samotna do tej pory dziewczyna poczuła się pewna siebie. Poczuła się wreszcie silna. Potrzebowała tego, czuła się takich wrażeń spragniona, a jednocześnie ten dotyk Darklinga jakby po prostu przyniósł jej ukojenie, ta moc, która z tego dotyku popłynęła. A jeszcze co do tego wspólnego przyciągania. Po tym pierwszym dniu Darkling i ja jechaliśmy oddzielnie, ale odkryłam, że zawsze wiem, gdzie on się znajduje w kolumnie jeźdźców. Alina ciągle wracała do Darklinga, nawet za pomocą tych ich, tej jej więzi takiej astralnej. I można by się zastanawiać, po co? Głupia jest, weź go zostaw, bo tu ty wrócisz. Ale przypominam, jak często w tej serii powtarzane jest jedno zdanie. Podobne wzywa podobne. To jest poza ich kontrolą. Natomiast sama Alina jest dla nas irytująca, bo co? Bo najpierw nie chciała się wyróżniać, była przyzwyczajona do życia w biedzie, więc krępowała się funkcjonować, żyć wśród Griszów, czy zadzwonić po służącą. Potem gdzieś tam zaczął przebijać się egoizm, chęć zadbania o siebie i właśnie taka nieco egoistyczna chęć posiadania czegoś, czego się nigdy nie miało. I jak dla mnie to są bardzo naturalne motywacje i my także z pewnością znamy wokół siebie w życiu ludzi, którzy pną się po szczeblach kariery, nie zważając na trupy, które zostawiają pod sobą. Poczułam przypływ frustracji. Jeśli wzmacniacz mógł ze mnie zrobić prawdziwą Griszę, to nie chciałam czekać na jakiegoś tam mitycznego rogacza. Chciałam mieć prawdziwy wzmacniacz już. Miał całkowitą rację. Tak bardzo chciałam znaleźć gdzieś swoje miejsce, gdziekolwiek. Tak skwapliwie chciałam go zadowolić. Taka byłam dumna, że dotrzymuję jego tajemnic. Ale nigdy nie zawracałam sobie głowy pytaniem, czego on naprawdę może chcieć. Jakie są jego prawdziwe motywy. Byłam zbyt zajęta mrzonkami o sobie u jego boku. Zbawczyni Rawki, najbardziej ceniona, najbardziej upragniona, jak jakaś królowa. Tym jednak, czego Malowi nie mogłam powiedzieć, było, że obroża należy do mnie, że moc jelenia jest teraz częścią mnie i nie jestem pewna, czy chcę ją oddać. To jest takie całkowicie ludzkie poczucie siły, władzy, wyższości, wyrwania się do lepszych warunków, bycia wreszcie zauważoną, dostrzeżoną, docenioną. Czy lepiej by było, gdyby powtórzono tutaj motyw z tysiąca innych powieści i filmów, gdzie mamy jakiegoś superbohatera, który ratuje obcych sobie ludzi, poświęca siebie, swoje zdrowie, swoje życie po to, żeby uratować ludność, której nie zna i która jest mu obojętna? Bardugo dała tam po prostu zupełnie inny charakter, niż jesteśmy do niego przyzwyczajeni. A my go znielubiliśmy. Pytanie więc brzmi, czy przypadkiem nie jest tak, że nam się źle czyta o takich ludzkich zachowaniach? Że wolimy ratujących świat, bo to jest moralnie poprawne, właściwe. Tego nas się uczy od małego. A egoistyczne postacie uważa się za złe, mimo że tacy ludzie też są wśród nas. Czy nie oceniamy Aliny jako złą, bo przedstawia nam wartości tak teoretycznie, moralnie negatywne, wartości, cechy. Tymczasem być może dokładnie tak zachowujemy się w życiu my, nasze rodziny i nasi znajomi, bo być może tego wymagają dzisiejsze czasy. Być może właśnie to sprawia, że mamy taki dysonans, czytając o tych postaciach innych, które nie są superbohaterami, być może dlatego ich nie lubimy, no ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Dlaczegoż Grisza może posiadać tylko jeden wzmacniacz. Zamiast tego odpowiem na inne pytanie. Cóż jest nieskończone? Wszechświat i ludzka chciwość. Więc w skrócie, moja dzisiejsza analiza dotyczy tego, że zachowania niektórych postaci w trylogii Grisza, które uznajemy za nielogiczne, mogą się wydawać nielogiczne i są przedstawione jako nielogiczne, ale nie bez powodu. Są nielogiczne i takie mają być, ponieważ nie wiązały się z prawdziwymi ludzkimi emocjami, uczuciami, świadomością, rozsądkiem, z ludzkim myśleniem, a z tym, że przyciągały ich do siebie te cholerne horukruksy. Mal zachowywałby się inaczej przy każdej innej osobie, Alina zachowywałaby się inaczej przy każdej innej osobie, ale gdy byli blisko siebie, zawsze działo się coś dziwnego. Coś, nad czym zwyczajnie nie byli w stanie zapanować, co nie wiązało się kompletnie z ich i naszym ludzkim rozsądkiem i rozumowaniem. Więc możliwe, że między nimi nigdy by nic nie było, że mieszkaliby w tym domu dziecka i nie zwróciliby na siebie uwagi, albo po prostu by się tam zakumplowali i tyle, że nigdy by się to nie przemieniło w jakieś zauroczenie, a być może przemieniłoby się to w romans krowie. To, że Mal gdzieś tam w trakcie oglądał się za innymi dziewczynami, może właśnie to by robił, może on by nigdy nie zwrócił uwagi na Alinę, gdyby mu coś nie kazało. Możliwe też, że naturalnie coś by się między nimi urodziło, jakieś romantyczne uczucie, tylko że w momencie, kiedy to wychodzi na jaw, że jednak kryje się za tym jakaś magia, jakieś przyciąganie, mam wrażenie, że tu powinien nastąpić spadek zaufania. To znaczy powinni mieć trudność z zaufaniem własnym emocjom, skoro nie wiedzą, czy są one prawdziwe, czy to kwestia
wzmacniacza. Wiecie, nie wiedzieli, czy naprawdę to czują, czy to im się tylko wydaje, bo coś im każe to czuć. Więc jedyne, do czego ja bym mogła mieć zarzuty w kreacji tych bohaterów, to jest to zakończenie. To, że moim zdaniem oni nie powinni na koniec tak otwarcie zostać razem, bo powinni zacząć mieć wątpliwości co do swoich prawdziwych uczuć. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy zgadzacie się z moją dzisiejszą opinią i interpretacją. Być może zauważyliście te znaki podczas lektury, być może na coś Wam otworzyłam oczy, dajcie znać. Zapraszam oczywiście do dyskusji. Tutaj macie inne filmy, które być może Was zainteresują. Są książki, są filmy i seriale. Mam nadzieję, że coś fajnego sobie wypatrzycie. Jest też cała playlista dotycząca twórczości Leigh Bardugo i serialu Shadow and Bone. Także linki będą w opisie. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie niebawem. Do zobaczenia, pa!